Radio Pryzmat. Radio w internecie. Przystanek Kraków. Hej, hej, z tej strony Katarzyna Biernacka i Natalia Jurzec. Dzisiaj porozmawiamy z Wami o czymś, co każdy z nas odbiera inaczej, czyli o sztuce. Od wieków pełni ona ważną rolę w społeczeństwie. Przyciąga ludzi swoim pięknem, ale też pozwala wyrażać emocje i komunikować idee. Niezależnie, czy mamy na myśli teatr, literaturę, malarstwo czy rzeźbę, każda z dziedzin może nas poruszyć, zainspirować czy też zachwycić. Przeprowadzimy wywiad z osobami w różny sposób związanymi ze sztuką. O studiowaniu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i scenografii opowie nam Magdalena Dudek, studentka drugiego roku, a o pracy modelki porozmawiamy z Katarzyną Cyboran. Cześć Madziu, zacznijmy może od najbardziej nurtującego nas pytania. Co zrobić, aby dostać się na ASP? A więc trzeba przejść przez serię egzaminów wstępnych, które w sumie są... każdy kierunek ma osobne wymagania, więc zależnie od kierunku różnie to wygląda. I jak było u Ciebie na scenografii? Ja w sumie miałam początkowo dostarczyć portfolio, później miałam egzaminy z rysunku i z malarstwa, później miałam zadanie projektowe, obronę tego zadania oraz egzamin teoretyczny. A czy dostałaś się za pierwszym razem? Dostałam się za drugim. Okay. I jak wcześniej wyglądały Twoje przygotowania? Ja chodziłam na kursy przygotowawcze i wiem, że Akademia też organizuje co jakiś czas takie spotkania, które właśnie tam mają kierunkować kandydatów, ale ja z tego akurat nie korzystałam. A co najbardziej zdziwiło Cię na Twoich studiach? Chyba podejście niektórych studentów, ponieważ miałam wrażenie, że z racji tego, że egzaminy przebiegają tak dość... po prostu jest ciężko się na te studia dostać, to myślałam, że właśnie osoby, które już się dostały, są bardzo zdeterminowane w robieniu tego, co po prostu robią na tych studiach, W sumie to widzę, że jest dużo takich sytuacji, gdzie ktoś na przykład komuś robi właśnie zadania, dostarcza mu obrazy i ta osoba podpisuje się czyimś nazwiskiem, więc po prostu zadziwia mnie to, że niektórzy poświęcają energię, żeby studiować coś, z czego nic dla siebie nie czerpią czasami. A co daje Ci studiowanie? Czy zauważyłaś duży progres swoich umiejętności? Studiowanie mi daje przede wszystkim kontakty z innymi ludźmi, a idąc za kontaktami, to również inspirowanie się innymi, czerpanie od nich wiedzy, ale też właśnie patrzenie z różnych punktów widzenia na różne tematy, dziedziny i w ogóle. Ogólnie same zajęcia też mi dużo dają, ponieważ zajmuję się rzeczami, którymi sama z siebie czasami bym się nie zajęła po prostu. I też widzę właśnie duży progres w swojej twórczości, ponieważ teraz to, co robię, jest takie bardziej systematyczne i zorganizowane, ale też gdy mam jakieś problemy technologiczne, to po prostu wiem, do kogo mogę uderzać z prośbą o jakieś wskazówki czy rady. A co po studiach? Jakie perspektywy daje Ci Twój kierunek?
Mój kierunek studiów daje mi możliwości pracy w teatrze, ale też w filmie, także przy różnych właśnie wydarzeniach kulturalnych, ale myślę, że ogólnie studiując na akademii, ale myślę, że no jeżeli chce się wiązać swoją przyszłość z pracą twórczą, to jednak trzeba być dość elastycznym i po prostu móc odnaleźć się w wielu rolach. Przystanek Kraków. Teraz zapraszamy na drugą część wywiadu, w której poznacie Katarzynę Cyboran, modelkę pozującą na ASP od 13 lat. To może zacznijmy od tego, jak to się stało, że zostałaś modelką. Czy znalazłaś jakieś ogłoszenie, ktoś zatrzymał cię na ulicy, czy może usłyszałaś od kogoś, że taka praca jest do wzięcia? To było tak, że usłyszałam od kogoś, że taka praca w ogóle istnieje, że mam takie podejście do siebie, do ciała, że to znajdź sobie pozowanie, masz taki dystans, to idź sobie pozować, jak szukasz dorywczej pracy. To mniej więcej tak brzmiało i rzeczywiście coś rozejrzałam i w parę tygodni później znalazłam ogłoszenie. I gdzie właściwie są takie ogłoszenia? Wtedy jeszcze było Gumtree. O! Teraz został tylko OLX, ale tak, zazwyczaj są w takich miejscach. I właśnie bardzo nurtuje mnie też pytanie, co trzeba zrobić, żeby właściwie wykonywać taką pracę. No po pierwsze to trzeba znaleźć ogłoszenie. Mhm. Potem jest już tak, że modele biorą się z polecenia. W sensie autentycznie to tak działa. Jak gdzieś się jest z dobrym, sprawdzonym, rzetelnym modelem, który cię nie wierci i nie gada cały czas, to zazwyczaj po prostu jest: ej, dam twój kontakt komuś tam, bo tam też szukają modelki, poleciłam cię gdzie indziej. Dzień dobry, ja mam kontakt od kogoś, czy pani jeszcze ma czas gdzieś pozować, więc tak to się po prostu dzieje. A czy pamiętasz swoje pierwsze zlecenie, skoro to już tak długo trwa? Pamiętam. O. Pamiętam, bo to też właśnie tak było, że znalazłam to ogłoszenie, wysłałam maila i wiem, że pojechałam sobie na wycieczkę rowerową. I wracam z tej wycieczki rowerowej, sprawdzam maila i było jakoś tak już późno wieczorem, że po prostu mail do wszystkich, taki grupowy, że jednak ktoś nam wypadł, szukamy tej modelki. Myślę, nie dzwonić, tak późno, nie, 9 wieczór, nie? Zadzwoniłam i się okazało, że tak, że dalej nikt się nie odezwał i na drugi dzień już poszłam pozować. I co to było za zlecenie? To był Wydział Rzeźby, zajęcia z pierwszym rokiem na matejki, na ASP. A właśnie, czy ta praca jest bardzo wymagająca? Jak uważasz, czy właśnie każdy może ją wykonywać? Nie, zdecydowanie nie każdy. To jest trudna praca zarówno fizycznie, jak i z takim... No intelektualnie nie, no jakby zero intelektualnej czy finansowej odpowiedzialności, ale myślę, że trzeba mieć duży dystans do siebie. Czy są modele, którzy twierdzą zupełnie inaczej, że trzeba być po prostu narcyzem i ekshibicjonistą, że po prostu chcesz się pokazywać do tych aktów. Mnie się wydaje, że właśnie wręcz przeciwnie, trzeba umieć się troszkę od tego odciąć, zrozumieć, że to nie o to w tym chodzi, jak się wygląda, czy że się jest, nie wiem, zgrabnym, niezgrabnym, że to nie jest erotyczne, to nie jest o pokazywaniu siebie. Czy to jest tak trochę takie bycie aktorem, można powiedzieć, jednak... Jak mam zły humor i to się śmieję, że raczej rekwizytem. Okej. Bo to jednak jest się po prostu jednym z obiektów, które studenci mają, już tam nieważne, czy narysować, czy wyrzeźbić, czy namalować. Jedną z tych postacią po prostu, jakby troszkę bezosobowo. A czy jako modelka pracujesz tylko na ASP, czy masz też inne zlecenia? Zdarza mi się pozować w innych miejscach. Bardzo rzadko pozuję tak prywatnie w jakiejś koncepcji 1:1, na przykład dla jakiejś skrzykniętej grupy ludzi. Natomiast częściej w takich prywatnych szkółkach, które prowadzą kursy dla młodzieży, kursy przygotowawcze przed egzaminami na ASP, tam zazwyczaj są zajęcia z modelami. A jest to praca na pełen etat, czy raczej taka praca dorywcza? No ja zaczynałam dorywczo i z czasem jakoś tak
tak mi się życie poukładało, że teraz jest to moja pełnoetatowa praca. I właśnie jest to taka praca na dłużej, czy jednak chwilowa? Jakie są Twoje plany na przyszłość? Myślę, że ludzie się dzielą właśnie na takich, którzy się zahaczają na akademii na chwilę i rzeczywiście znikają powiedzmy po semestrze, po dwóch, i ludzi, którzy po prostu robią to całymi latami. Ja nadal wierzę, że kiedyś uda mi się wyrwać z akademii i działać w moim wyuczonym zawodzie. A jaki jest menadżer kultury? Aha! Tak, mam magisterkę z zarządzania kulturą, licencjat z religioznawstwa. Zresztą sporo modeli ma jakieś ciekawe, mniej ciekawe, ale jednak wyższe wykształcenie, więc... O! A właśnie jak ludzie reagują na Twoją pracę? Kiedy mówisz właśnie jakimś nowo poznanym znajomym, że jesteś modelką na SP, jak właśnie oni na to reagują? To zależy, z jakiego są środowiska. Jeżeli są ze środowiska, które gdzieś tam jest takie bardziej artystyczne, bardziej kreatywne, bardziej otwarte, to jest po prostu okej, spoko, no nie? Zdarzyło mi się też, że nie wiem, jakiś chłopak w knajpie, co robi, że ja mówię, jestem muzą na pierwszym roku, no nie? A on, o, pozujesz, ale fajnie. Ale zdarza się też, że pozujesz, a gdzie to mogę zobaczyć? Gdzie się mogę nauczyć rysować? I to już nie jest fajne. No tak. Więc to są jakby takie dwa typy reakcji. Jedni są z tym totalnie spoko, czaje, wiem o co chodzi. I typ, który raczej właśnie fajnie, nie? Trochę śliskie, podoba mi się. Pewnie jesteś super zgrabna. Nie. Nie muszę być. To nie ten rodzaj modelingu. Więc no tak. To są takie dwie reakcje. A jak wygląda taki Twój standardowy dzień pracy? Teraz pracuję w dwóch pracowniach, więc rano mam zajęcia od poniedziałku do czwartku, około 4 godzin w stosunku do pierwszego roku. Później mam sporą przerwę i wieczorem idę jeszcze pozować na rysunku. Też 4 godziny. I to już jest pracownia, w której są studenci z różnych lat od drugiego do piątego roku. A druga anegdotka jakby nie dotyczy bezpośrednio akademii, ale mojej pracy. I to jest taka sytuacja, kiedy rozmawiam sobie z kumplem, który wiedział, co robię. I mówię, wiesz, śmieszą mnie ludzie, którzy nie ogarniają, że do aktów znaczy bez majtek. I on wtedy pyta, ale jak to pozujesz bez majtek? I byłam pewna, że wie. Jakby wiedział, że pozuje do aktów.